Poznaniu, proszę Państwa, otwarto Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia. 6 działaczom przy tej okazji, działaczom antykomunistycznym, wręczono odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności. A naszym gościem przy telefonie Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań jest dyrektor IPN-u w Poznaniu, doktor habilitowany Rafał Reczek. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, najpierw może zacznijmy od samego Centrum Edukacyjnego. Jaką ma pełnić rolę i w jaki sposób działać? Nasze Centrum Edukacyjne ma, jak nazwa wskazuje, pełnić rolę edukacyjną w szerokim tego zakresu rozumieniu. Ma upamiętniać, upowszechniać historię, ma inspirować, a sama siedziba zlokalizowana przy ulicy Dąbrowskiego 29, czyli nieopodal historycznych miejsc związanych z 28 czerwca 1956 roku. Kochanowskiego i te sprawy. Kochanowskiego, gmach ZUS-u do dnia dzisiejszego. Mhm. Stojący, ma być też takim zestawieniem, że z jednej strony pokazujemy młodym ludziom historię z tamtych lat, karty historycznych, dokumentów fotograficznych, a potem zabieramy ich na przykład na ścieżkę edukacyjną. Ale też nasz przystanek Historia jest wyposażony bardzo bogato multimedialnie, ponieważ Instytut Pamięci Narodowej również musiał się zmierzyć z tymi wymogami współczesności, tymi generalnie, które mamy, czyli coraz większą informatyzacją, mediami społecznościowymi, ale i też tymi najbliższymi nam, czyli koronawirusem, trudną dostępnością w kontakcie z drugim człowiekiem, czyli przekaz streamingowy, online'owy. Wiemy, że coraz więcej i wyższych uczelni, niekiedy szkoły średnie pracują w formie hybrydowej, też zajęcia zdalne, więc my też jesteśmy do tego przygotowani, by w taki sposób też nasze zajęcia realizować. To jest poza tym duża przestrzeń, jeśli chodzi o kubaturę, bo około 150 metrów, więc liczymy też na to, tak jak to miało miejsce wczoraj przy okazji inauguracji przystanku, że z zachowaniem tych wymogów pandemicznych może tam wejść kilkadziesiąt osób, czyli jedna klasa, gdyby była taka możliwość, zawsze możemy w bezpieczny sposób takie zajęcia przeprowadzać z zachowaniem bezpieczeństwa dla młodych ludzi, jeśli oczywiście takie warunki i możliwości będą. I to jest ta tradycyjna forma. To bardzo ważna zresztą informacja też dla nauczycieli historii, prawda, i wiedzy o społeczeństwie, czy tak, podobnych przedmiotów. My będziemy teraz zapraszali nauczycieli, dyrektorów szkół też do przystanku, żeby im to miejsce pokazać, żeby pokazać im warunki, jakie tam są, żeby też się przekonali, że jest to miejsce bezpieczne też i że warto. Panie profesorze, to też cykl opowiadania historii przez obrazy. Na początek chyba 10 obrazów, jeśli albo 18, nie wiem teraz. Tak. Jak gdyby idea to będzie 18, natomiast 10 jest gotowych. Tak. No mamy tutaj inaugurację wczoraj tego cyklu Ludzie Cogito i opowieść poświęconą znanej bardzo postaci, nie tylko Wielkopolsce, panu doktorowi Franciszkowi Witaszkowi. Była z nami córka, pani Iwona Hańczewska, i opowiadała nam o tych swoich przeżyciach związanych z tatą i całą sytuacją. Przypominano o trzyma dziecka. To jest rzecz wyjątkowa, bo z jednej strony mieliśmy te wspomnienia, które były relacją mamy, którą one dzieci później zapamiętały, a z drugiej strony jest to zestawienie historii o trzyma dziecka. No wyjątkowa chwila, wyjątkowy moment. Ja tylko dodam, a warto to też powiedzieć, że pomysłodawcą tej idei historii w obrazie jest pan doktor Łukasz Łuczewski, a autorem tych obrazów pan Jerzy Olesiak. I my te obrazy będziemy u nas promować, a to będzie gdyby jeden z elementów, jeden z cykli. Będziemy starali się bardzo szeroką ofertę propagować i młodszym, i starszym, przed południem, po południu, ale też robimy coś jeszcze. I to jest taki projekt, który teraz rozpoczynamy w sensie takim technologicznym, rozszerzonej rzeczywistości, to znaczy współpracujemy z firmą, przepraszam za ten opis techniczny, który będzie niedoskonały, ale w dużym skrócie, jeśli młody człowiek wejdzie, to na przestrzeniach wewnątrz, ścianach, filarach, będzie można aplikację szczytać lub inny znacznik telefonem i wtedy się w wirtualnej przestrzeni pojawi na telefonie na przykład postać powstańca wielkopolskiego, którą można z różnych stron obejrzeć, czy hasła związane z poznańskim czerwcem, czy będą wyrastać wirtualnie też poprzez telefon fragmenty gmachów właśnie tych historycznych, o których mówimy, tak żeby zaciekawić młodych ludzi, by oni sami chcieli do nas przyjść, by widzieli, że tam są ciekawe i nowoczesne
jasny sposób przedstawione bardzo ważne historyczne treści dotyczące naszego miasta, regionu, ale i naszej ojczyzny. To zapytam od razu i uszczegółowię, czy to będzie to centrum otwarte tylko dla grup zorganizowanych, czy jednak indywidualnie rodziny, na przykład, nie wiem, tata z dzieckiem będzie też mógł się zapisać w jakiś sposób? Nie, to wszystkie nasze wydarzenia są zawsze otwarte. Nie ma nigdy wydarzeń zorganizowanych, zamkniętych, no, ewentualnie poza taką jakąś wyjątkową chwilą, na przykład odznaczenia państwowe, które przy okazji wczorajszej uroczystości były też wręczane, o tym powiemy sobie za sekundkę. Natomiast jedną rzecz chcę tylko uściślić, ze względów takich logistycznych, to nie będzie miejsce otwarte na co dzień. W sensie od rana, od 8 do 16:15, tak jak pracuje urząd, ponieważ to jest przestrzeń aranżowana na poszczególne wydarzenie, więc tam nie będzie ani stałej wystawy, ani takich elementów historycznych, które można by zapoznawać. Natomiast my bardzo często będziemy tam realizować wydarzenia, o których będą przekazywane informacje poprzez media, za państwa pośrednictwem, nasze media społecznościowe. I na nie wszystkich państwa, którzy będą zainteresowani, będziemy zapraszać. Oczywiście teraz w tym trudnym momencie z zachowaniem tego reżimu pandemicznego, więc prawdopodobnie przy takich wydarzeniach, które będziemy realizować, będzie informacja, że obowiązuje kolejność zgłoszeń. Jasne. W ramach limitu miejsc, który będzie dostępny, ale my te wydarzenia będziemy powtarzać, więc na pewno wszyscy, którzy będą nimi zainteresowani, będą mogli w nich uczestniczyć. Ja jeszcze chciałem oczywiście zapytać pana i poprosić o przybliżenie jednak mimo wszystko tej znakomitej postaci lekarza, społecznika Franciszka Witaszka, ale może to uczynię następnym razem na dłuższą nieco rozmowę, albo może poproszę też panią Aleksandrę Pietrowicz, która wczoraj zresztą świetnie o nim opowiadała, więc może faktycznie to osobny program trzeba będzie zrobić na te okoliczności. A na koniec tylko może warto jednak wspomnieć o tych osobach wyróżnionych Krzyżem Wolności i Solidarności i za co? No, tutaj w wyjątkowy sposób wczoraj uhonorowaliśmy 6 osób. Krzyż Wolności i Solidarności, wyjątkowe odznaczenie wręczane osobom, które zasługi mają ogromne na rzecz niepodległości, suwerenności i respektowania praw człowieka w PRL-u. To jest odznaczenie państwowe przyznawane przez pana prezydenta na wniosek, i to jest bardzo ważne, bo to jedyne takie odznaczenie przyznawane na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. O znaczeniu tego odznaczenia dla samych ludzi, szczególnie Solidarności, nie świadczy fakt, że oznaczenie to normalnie, pierwotnie, kiedy zostało ufundowane, było wpisane do ustawy o orderach i odznaczeniach w stosownej precedencji. To znaczy, że jeśli osoba wcześniej była uhonorowana za tę samą działalność wyższym odznaczeniem państwowym, nie mogła otrzymać już Krzyża Wolności i Solidarności. Bardzo wielu działaczy Solidarności było rozżalonych tą sytuacją, że de facto odznaczenie wprost im dedykowane, nie mogą go otrzymać, i wystąpili do pana prezydenta, i tutaj nastąpiła zmiana w ustawie, także ono ma taki status, przepraszam za określenie, honorowy. To znaczy nie jest w precedencji, można je otrzymywać, jeśli miało się za te same zasługi już wyższe odznaczenie. I wczoraj uhonorowaliśmy 6 osób: panią Małgorzatę Antczak, panią Bolesławę Worowską, pana Krzysztofa Brzechczyna, panią Iwonę Chorodecką, pana Pawła Łączkowskiego, Ryszarda Paucha. Osoby wszystkie zaangażowane w Solidarność, niektórzy z państwa internowani za swoją aktywność, wyroki więzienia, szykany komunistyczne, trudności życia w tym trudnym okresie za aktywność, którą realizowali. I teraz po wielu, wielu latach, kiedy już mija nam ponad 30 lat od 89 roku, kiedy państwo polskie może dziękować w jakiś sposób tym, dzięki którym my żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie, robi to w taki sposób ważny i symboliczny. Jednym z tych elementów jest właśnie Krzyż Wolności i Solidarności. My się z tego cieszymy. Dodam tylko, że kolejna uroczystość i większa jeszcze grupa osób uhonorowanych będzie miała miejsce 19 października tego roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wszystkim oznaczonym już teraz serdecznie gratulujemy, i tym, którzy zostaną odznaczeni, chociaż każdy z nich tak naprawdę zasługuje na osobną opowieść, na osobną
osobny program, na osobną opowieść o ich działalności. Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę, za podjęcie telefonu. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, doktor habilitowany Rafał Reczyk był gościem tej części programu.